Wrażenie, że on kątem oka widział już Edgara Czaniego, że on gdzieś tam się przemieszcza w pole karnej, tak odruchowo zagrał mu wzdłuż linii, sądząc, że Czani będzie mógł wbić piłkę do pustej bramki. Tak się jednak nie stało. Jest rzut rożny. Czani 2-0. Polował na swoją drugą bramkę. W końcu dopiął swego w 70. minucie Edgar Czani. Co się odlecze, to nie ucieszy. Czani miał swoje sytuacje w tym meczu. Po jednej Robert Jesz po jego zagraniu strzelił bramkę na 1-0, a teraz sam w tym zamieszaniu w piątce strzelił drugiego gola dla czarnych koszul. I asysta Tomasza Brzeskiego, no prawie. Tam piłka jeszcze odbijała się m.in. od Marcina Adamskiego, któremu pojedynki z Polonią wyraźnie nie służą. Tak, ale w takiej sytuacji trzeba się umieć znaleźć. Czani potrafi właśnie w tej piątce być pierwszy, gdzieś ma nosa takiego dobrego do tego, żeby znaleźć się w odpowiednim miejscu i w takiej sytuacji strzelać bramki. To też trzeba potrafić. Dziewiątka na koszulce i dziewiąte trafienie w tym sezonie ligowym potwierdza swoje...